No hej ludziska, cześć wam wszystkim, z tej strony jak zwykle Grzechu 40. Witam was bardzo serdecznie ponownie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Rune Total War 1. Z tego co pamiętacie, ostatnio udało mi się zdobyć Ateny, co jest całkiem niezłym początkiem do kreowania mojego regionu produkcyjnego, regionu werbunkowego. No i co? W najbliższym czasie planuję inwazję na Korynt, a także na Larisę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co prawda nadchodzą już od północy potężne armie Brutusów, które zdają się mieć chęć pokrzyżowania moich dosyć ambitnych planów, no ale jestem dobrej myśli. Zobaczymy, co też z tego ciekawego wyjdzie. Na południu sytuacja wydaje się być znacznie gorsza, dlatego że... no bez przerwy walczę o te same tereny. Idę w stronę kolejnego miasta Scypionów. Niestety wydaje się to być idiotyczne, dlatego że przeszedłem już taki kawałek lądu i ten kawałek lądu zajął mi chyba z 20 tur, dlatego że rozegrałem przez ten kawałek lądu, przechodząc go, rozegrałem chyba ze 40 bitew. No dobra, no może troszkę przesadzam, ale z 15 na pewno, co jest... Zaczyna to już być, lekko mówiąc, męczące. A teraz z kolei czeka mnie kolejna bitwa, już chyba z czwarta z rzędu batalia rozegrana o kampus Scytów, co również jest już troszeczkę wkurzające, bo ile czasu można się prać o jedno i to samo miasto? Prawda? No człowiek by chciał jednak jakiegoś progresu. No ale dobra. Dobra, dobra, skóra z bobra. Czemu ty mnie atakujesz? No Juzuś, czemu ty mnie atakujesz? Może my jesteśmy spokrewnieni, może jesteśmy braćmi, a ty mi wojnę wypowiadasz? No wiesz co, że ci nie wstyd, ty bambaryło łysa, ty. Look, I'm your father. Może faktycznie jestem twoim ojcem. Moglibyśmy wykreować największe imperium w cywilizacji ludzkiej. No w zasadzie, to by był niezły pomysł. Gdyby tak na to spojrzeć z perspektywy historycznej, z jednej strony Imperium Seleuckie, które zajmuje połowę Europy, z drugiej strony Cesarstwo Rzymskie, które zajmuje drugą połowę Europy, to by było coś, to by był naprawdę nielichy sojusz, no ale trudno. Panowie się raczej na to nie zgodzą. Dobra, będą nadchodzili stamtąd, bo już ich tutaj widzę. No dobra. Nie ma specjalnego wyjścia, będę musiał znowu walczyć o to samo miasto. I to właśnie uczynimy. Na początek dam wyjechać tej konnicy łuczniczej. Ona już będzie mogła działać, jak wyjedzie. Wszystko ustawię w takim solidnym bezładzie tutaj, zaraz pod bramą. Żeby ludzie nie musieli specjalnie długo iść do wroga. Dopiero potem będę przegrupowywał te oddziały. Katofrakto, dobrze, dobrze. Jeszcze łucznicy. Łucznicy, tucznicy. Very bardzo хорошо. No i co, no typowa bitwa w mrozach mnie czeka, tak? Klimat faktycznie nie sprzyja. Wydaje się być bardzo zimno w tym momencie, dlatego też współczuję moim najemnikom, bo oni mają gołe klaty, z tego co widzicie. Musi im być zimno w brzuszek. Oj tak. To naprawdę współczuję. Ja osobiście zimna nie cierpię, nie trawię, nie jestem go w stanie znieść. I w zimę praktycznie co roku strasznie cierpię z tego powodu. Jako że jestem dosyć chudym człowiekiem, to cierpię podwójnie. Jest tak przerażająco zimno. To jest po prostu straszne. Takowoż więc mam nadzieję, że łączycie się ze mną w bólu i w moim cierpieniu. Kurczę. Ja mam takie przeczucie i... nie wiem, coś tak czuję, że to przeczucie jest całkiem zasadne, że ci ludzie po prostu teraz uciekają i oni wcale nie zamierzają mi wypowiadać bitwy. Po prostu chcą uciec, chcieli zobaczyć, ile mam wojsk w mieście, czy się spietram i będę siedział w tym mieście, czy na nich wyjdę. Wyszedłem i teraz po prostu uciekną i tyle będzie w temacie tej batalii, dlatego też będę tego dupokleksa gonił. Bo sorry Wery, ale tak to sobie w kaszę dmuchać nie dam. Albo walczymy, albo się bawimy. Inaczej być nie może. Na początek zniszczę im to i zaatakuję tych panów. Jeszcze jeden oddział ruszę tutaj, a generał tam. Wy natomiast macie przejść tutaj. I strzelać w tych. Jak tam, jak tam? No z dupy. Z dupy to wyszło, kompletnie się nie rozpędziliście.
Ale wróg się już poddał. To gońcie kolejne oddziały. Ci się już poddali. Będziecie dożynać, a wy biegnijcie dalej. Całe szczęście mam całkiem sporo konnicy w tej armii, co naprawdę daje całkiem soczysty potencjał. Pierdyki w trąbkę, wasz mość. O, wróg chyba się... O, się chyba zdenerwował się. A to kozi bączek. Jakim prawem w ogóle? A nie, jednak ucieka. Proszę bardzo. Nie w tych, w tamtych. Widzicie, rozumiecie, co ja do was mówię? Chyba nie bardzo. Gdzie jest reszta mojej konnicy? No stoją i się patrzą. No co za kocio wieprze. Do boju. Panowie. Ale już. Mieliście strzelać w tamtych. Do kogo ja mówię? Czy ja mówię po chińsku? Czy mówię po mandaryjsku? Czy to jest zachodnio-kaukaski? Po polsku chyba mówię, tak? No co za jej siotry? Kazałem wam strzelać do tamtych! Czy ja to powiedziałem na głos? Czy mi się tylko wydaje, że do was mówię? Że wydaję rozkaz jakiś? Boże, co za debile. No i dalej strzelają w moją katafraktę. No po prostu zabić to mało, naprawdę. Zabić to mało. Dobra. Kolejny oddział, do którego dobrnąłem. Pierdyknij w trubeczkę! Dobrze! Teraz proszę tam, w tamtych. Wy strzelacie w tych. No idźcie! Wy dożynacie teraz ten oddział. No straty w zakresie wojsk mojego wroga będą naprawdę soczyste po tej bitwie, bo gościu nic nie robi, tylko ucieka. Ja sobie swobodnie dożynam kolejne oddziały. Świetna sprawa. Byleby tylko więcej takich batalii. Czy wy strzelacie, przecież wy nawet zasięgu nie macie? No nie kłamcie mnie, no na litość boską. Ja nie wiem, czemu ten oddział jest taki upośledzony, no ale każe ci atakować. Widzę, że zasięgu nie masz, no. Ten to samo, no stanął sobie. O Boże. No debile, po prostu debile. Jakieś myśopłaszczki, nie ludzie. Katafrakta na tych, proszę. A wy w tych szczyloć, w tych, rozumiecie? Tutaj mówię. O, tak ma być. No i co, generał wroga akurat mi ucieknie, ale reszta jego armii w zasadzie została kompletnie, totalnie rozbita i rozczłonowana, co mi się bardzo podoba. Lubię takie masakry, o ile tylko ja nie padam ich ofiarą. To jest to całkiem sympatyczna sprawa. Kontynuuj. Uderzać. Nic się nie bać, jeno uderzać. Oj, chcę to zobaczyć, jak pierdykto to inny raz. Tak to będą pierdyczyć. No i to ja rozumiem. I to jest bitwa. W zasadzie rzeź, a nie bitwa, no ale... Mniejsza o semantykę. To co? To w zasadzie tyle, tak? A pierdyknij jeszcze Janusz w trąbeczkę. No. 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 I tak ma być. I tyle w temacie. Pogadalim, popylim, pośmialim się. To teraz można i spać. Ten, kto ujdzie, będzie mógł znów walczyć. Menander. No teoretycznie jest to zasadne przysłowie, aczkolwiek ten, kto ucieka z pola walki, nie jest użytecznym żołnierzem. Grzechu 40. Też mogę się poszczycić takim powiedzeniem, bo na litość boską, jeżeli uciekamy, to faktycznie możemy stawić czoła wrogowi w innym miejscu, ale musimy jeszcze tego chcieć. Dobra. Mam sporo hajsiwa. Na dobry początek wybuduję tutaj mury, bo historia tego miasta nauczyła mnie, że nie mogę być pewien tego, iż ono będzie do mnie należeć, tak więc będę o nie dbał. A ty... Weź tu jeszcze dokup troszkę badziewia. I rusz na to miasto tutaj. Nie! No bez jaj! Centymetr ci zabrakło, naprawdę gościu, nie marzysz się postarać i troszeczkę dalej iść? Boże, daj mi cierpliwość z tą grą, naprawdę. Ja nie wiem. Dobra, wesprzemy go jako tako, czymkolwiek. No ja pierdykam, chciałem to oblegać, no. Gro.
Szykuje się tutaj potężna bitwa, więc werbuję znowu co mogę. Dobra, na południu. Co się dzieje na południu? Nic się nie dzieje na południu i bardzo dobrze się dzieje, że się nic nie dzieje, bo ja nie potrzebuję, żeby się coś działo. Ja po prostu chcę zdobyć Larisę. I to mi wystarczy w zupełności. Nie jestem łapczywym człowiekiem, Larisa mi wystarczy. Kolejna rzecz to znowu werbunek. Bo tu się w tych miastach troszkę znowu powerbowało. A tutaj, no może, no znowu niezadowoleni musicie być, naprawdę. Przez to jest kraj mlekiem i miodem płynący. Same zwycięstwa zaliczam, a wy jesteście niezadowoleni? Jakim prawem w ogóle? Staniecie przed sądem wojskowym za takie słowa. Aha, jeszcze nie załatwiłem tej armii buntowniczej i tej armii buntowniczej, ale na północy pojawia się kolejna armia buntownicza. To jest świetne, to jest naprawdę świetne. Osoba, która stworzyła ten skrypt, stary naprawdę, grabula, idealny pomysł miałeś. Nie ma nic ciekawszego w grze komputerowej niż walka ciągle o swoje tereny, które już do nas należą. Przepraszam, że jak? Że... O Boże... W tym momencie mózg mi eksplodował. Oni tutaj jeszcze mają 4 armie na cały pasek? Naprawdę? W takim razie ja się nie posunę naprzód. Ja w Afryce nie zdobędę nic. Zanim ja zdobędę... Zanim ja pokonam... Matko Bosko kochano... Jędrzej, wycofaj się. To jest bezzasadne. Cofnij się tutaj. Postaw fort. I na razie się tutaj zabunkruj. Na terenie wroga. Ja ci tam coś doślę, przynajmniej się postaram. Ale no to jest bezzasadne. Walczyć z takimi siłami to jest nierealne, żebym ja sobie dał radę kiedykolwiek. To jest zbyt wielka armia. Chyba, żebym te wojska wysłał na południe. Zamierzałem wysłać do Grecji, no ale może faktycznie najlepiej będzie to wysłać tutaj. Zobaczymy. Dołem, płyń dołem, Janusz. No dobra, co to jest? Jeden oddział buntowników, naprawdę, gro. Z tego, co pamiętam, niedawniej niż 2 tury temu walczyłem na tej samej prowincji z buntownikami. Dokładnie na tej samej prowincji. Nie zrozumcie mnie źle, nie żeby tutaj narzekał, ale chciałem zauważyć taką lekką prawidłowość, że już tutaj walczyłem. I to dosłownie przed chwilą. Ale dobra. Co ja tam wiem, ja tutaj tylko sprzątam. Ważne, że ich pokonałem. Tutaj się miasto rozwija, bardzo fajnie. No i co, na dobry początek potrzebuję dróg, żeby tą... pustyni jakoś lepiej było przebywać. Przebyć raczej. Bo przebywać to można na niej. No i co, już kasy nie mam, tak? To trochę siarowato. Dobra, to wybuduj cokolwiek w stolicy. Niech cokolwiek się buduje, zawsze to jakiś rozwój. Tutaj mam jeszcze 2 oddziały rydwanów. No dobra, niech to przejdzie na południe. Raczej na zachód. Weźmiemy te 3 oddziały, połączymy z tymi i... I miasto jest niezadowolone. Czyli tak nie zrobimy. Czyli zrobimy tak. No niestety tak będę musiał zrobić. To smutne. Wy przeflankujecie się tutaj, połączycie się z tymi wojskami. Tutaj jeszcze wyślę stąd kilka oddziałów. I z Halikarnasu też wyślę kilka oddziałów. No i znowu jakaś aremka powstaje. No może niespecjalnie wielka, ale... Myślę, że na coś ta armia wystarczy. Co się dzieje tutaj? A, to się dzieje, dobra, dobra. To już pamiętam. Co? No to chyba tyle, nie? Zapiszemy sobie. Na brudnym bębuszku. I tura. Ale szybciej, szybciej, szybciej.
No, przylarisi atakują moje wojska, ale tego szczerze mówiąc się spodziewałem. To nie jest dla mnie specjalnym zaskoczeniem. Triari. Wow, no to już faktycznie nie za piechota. I co tu jeszcze mają? Strasznie dużo tych różnych maszyn ostatnio w ich armii widuję. To jest dosyć specyficzne. Co prawda wygrałbym tą bitwę, ale chcę ją rozegrać sam. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że jeżeli wyrżnę naprawdę bardzo dużo oddziałów wroga, a komputer tego nie zrobi, ja to muszę zrobić. Jeżeli wyrżnę naprawdę dużo jego oddziałów, to mam jako takie szanse na to, że od razu zdobędę miasto. To raz. Tak z przytupu, bez oblężenia, to by było świetne. Po drugie, chciałbym zobaczyć tych triali w akcji. No i po trzecie, też nie chcę tutaj odnieść specjalnie wielkich strat. Na komputer prawdopodobnie straciłby co najmniej z 200 ludzi, którzy są jak dla mnie na wagę złota. To słabo. Liczyłem na to, że nie będę musiał oblegać miasta. Ale zaraz. To wróg mnie zaatakował, więc oni wyjdą na mnie zza murów miejskich, dlatego też mogę się od nich oddalić. Dobra, skoro wyjdą, to wyjdą. W takim razie proszę to wszystko zostawić. Drabiny również. Ja tego nie potrzebuję. I teraz tak. Gdzie mogę sobie stanąć? Gdzie była jakaś fajna miejscówka, która daje jakie takie... Nie ma fajnej miejscówki, bo jest koniec mapy. No dobra. W takim razie przede wszystkim moim priorytetem jest oddalenie się od murów miejskich, bo one będą prowadziły ostrzał w moją stronę, jeżeli tylko się do nich zbliżę. I to całkiem zawzięty, bo to są już rozbudowane mury. Tak więc ustawimy się tutaj. Łucznicy troszkę z tyłu. Słoniki gdzieś tak, no nie wiem, tam. I mam całkiem sporo konnicy, którą ustawimy na flankę. Całą w tym miejscu, może jest to błąd, no ale co się tam będę rozkliwiał. Kontynuując temat szeroko pojętych ciekawostek. No i cóż, w związku z tym, mówiłem wam, jak powstawały te potężne ordy i mówiłem wam, że ludy koczownicze, ludy mongolskie miały troszeczkę inny cel w prowadzeniu wojen niż ludy europejskie, ludy z wykształconą kulturą rolną, prawda? Po prostu Mongołom nie zależało na tym, żeby zdobyć miejsce dobre dla życia dla siebie, bo im nie zależało na miejscu. Oni się do miejsca nie przywiązywali. Oni byli przyzwyczajeni do tego, że cały czas migrują. Bo tak żyli wszyscy na wielkim stepie. Tak żyli ich wujkowie, tak żyli ich kuzyni, tak żyli ich ojcowie i dziadkowie. Dlatego też oni nie szukali ziemi do tego, żeby gdzieś ostać na stałe. Dlatego bardzo ciekawym efektem ubocznym tej mentalności ordy tatarskiej, ordy mongolskiej, w połączeniu również z potężną mobilnością ordy, bo to byli wojownicy konni, zaowocowało to tym, iż od roku 1206 do 1279, czyli praktycznie w nieco ponad 70 lat, no, 70 parę lat, panowie zajęli obszar, stworzyli państwo zajmujące obszar 33 milionów kilometrów kwadratowych. 33 miliony kilometrów kwadratowych w 70 lat. To jest okres czasu życia jednego człowieka. Kraj Polski i zresztą 99,9% państw świata nie zajęła takiego obszaru nigdy w całej historii swojego istnienia. Orda mongolska zajęła taki obszar w 70 lat. Nie wiem, czy rozumiecie, jak heroiczny, jak niebagatelny, nietuzinkowy, jak skrajnie wręcz dziwny, niewyobrażalny był to czyn. 33 miliony kilometrów w 70 lat. Nie trzeba być specjalnym geniuszem matematyki, żeby policzyć, iż to daje 452 kilometry kwadratowe rocznie zdobytego obszaru. A to z kolei daje 1238 kilometrów kwadratowych zdobywanych każdego dnia, dzień w dzień przez 70 lat, każdego dnia. Każdego dnia, rozumiecie? Każdego dnia Imperium Mongolskie poszerzało swoją strefę wpływów, swoje obszary o 1238 km2. To jest niebywałe.
Czasami w historii cywilizacji ludzkiej słyszymy o rzeczach, które są dla nas wręcz niewyobrażalne. Tak było choćby z piramidami, niekoniecznie egipskimi, również tymi europejskimi, chciałem powiedzieć. W Europie też były piramidy, no ale to akurat nie jest najlepszy przykład. Ale także amerykańskimi i przede wszystkim chińskimi piramidami, bo największymi na świecie były właśnie piramidy chińskie. Nie wiem, czy wiecie. Tak jak budowa muru chińskiego również zatrważa, tak samo zatrważa szlak, to są właśnie ci triari. Zobaczcie, że otworzyłem w nich ogień, strzelałem strasznie długo, ani jeden nie padł. To jest tak skrajnie ciężko zbrojna piechota. Całe szczęście ja mam falangę, więc mogę ją trzymać na dystans. Nie mogę jej trzymać na dystans. Najwyraźniej nie. Ale falanga jednak zaowocowała osłabieniem mura, ale teraz moja katafrakta to wykorzysta. Boziu kochany, jak pięknie wygląda katafrakta. To jest po prostu... No nie, no coś cudownego. Moja ulubiona konnica w całej tej grze. Oczy, okej, ona jest wolna, ona jest toporna, ona jest strasznie ciężko zbrojna, no ale kurde kaczka, jak pięknie wygląda i jak jest potężna, przecież to jest... Najlepiej opancerzona konnica w historii całego świata. Nie fajnie. No coś ta katafrakta się nie stara, tak ją zachwalam, a ona pokazuje mi środkowy palec. Nie jest fajnie, ogólnie ich katapulty się na mnie napaliły. Dlatego też muszę ruszyć moje oddziały, żeby je zniszczyć. Postaram się to zrobić dwoma oddziałami, mam nadzieję, że się to uda. Postaram się nie angażować na poczet tego czynu specjalnie wielu sił. Czy ta katafrakta może coś zrobić? Nie, nie może. Wrogowie po prostu pomiędzy nią przechodzą, a ona się na nich patrzy. No cóż, najwyraźniej gra się znowu zbugowała. Ale trudno. Słoniki! Proszę mnie tu rozdupić tych wrogów! Rozdupcyć mnie ich w perzynę, moje olifanty kochane! Nie, to jest epickie. No i się poddali, co mnie to nie dziwi. No szczerze mówiąc, jak ja bym widział na swojej drodze takie kolosy, jak właśnie słonie, to też bym się chyba poddał, bo nie widzę możliwości walki z czymś takim, naprawdę. To było przerażające, widzieć takie molochy, które biegną, rozpędzone, rozścieczone prosto na was. Sporo moich konnych popadało, domyślam się, że to tak raczej prewencyjnie, dlatego że no nie mieli zbytnio z kim walczyć tutaj, no ale... Tak, był to sarkazm. Dobra. Pozbyłem się ich katapult, więc wracam do mojej głównej armii. Nie chcę walczyć z tymi triari, bo to są jakieś straszne koksy, szczerze mówiąc. I to się faktycznie czuje. Panowie, mrznąć! Rżnąć i wcale... Czy wy strzelacie do moich? Proszę, nie róbcie tego. Dobra. Tam jeszcze coś się działo. Wow. No to ostro. Pokonałem wroga, nawet o tym nie wiedziałem. No, ciekawe. Tak czy inaczej, chciałbym, żeby moi łucznicy... Nie wiem, normalne strzały na nich nie działają. To może chociaż podziałają. Ogniste. Spróbujemy. Raczej wątpię, bo ogniste strzały nie mają współczynnika penetrowania pancerza wroga, a z tego co widzę, triali są nieprawdopodobnie mocno opancerzeni, no ale zawsze warto spróbować. Jak to nie podziała, to zawsze mam jeszcze w zanadrzu słoniki i nawet triari chyba słonikom nie podoła. Jakie koziocyce! Serio, jeden padł? Naprawdę? To są strasznie dobre oddziały w takim razie. No, jako tako ich smażę, no niby ten ostrzał coś tam daje, więc... Słoniki są mobilne, zawsze mogą uciec. Tak więc... Na razie będę do nich strzelał. Jest to jako tako owocne. Zbyt wielu tych wrogów nie pada, no ale... Jednak padają. Teraz zacznie ich padać znacznie więcej z tego co widzicie. Dlaczego? Pewnie się zastanawiacie dlaczego. A zakończ.
Mianowicie dlatego,